Dzień dobry, siemanko, Gosia, Michał, Filip, Michał, szósty odcinek Rap CGM Podcast. Chciałbym zacząć od pewnej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle polskie media społecznościowe, chyba nie tylko polskie media społecznościowe, ogólnoświatowe również, ale jako, że no, oglądają nas głównie Polacy, chociaż może i nie, to chciałbym zwrócić uwagę na te hejty. Chociaż hejty są w większości konstruktywne, ale tak zastanawiam się nad tym wszystkim i tak widzę na tych ludzi, którzy komentują nas na YouTubie na przykład, bądź też na innych portalach, że my się na niczym nie znamy tak naprawdę. Znaczy ktoś tam się zna, na czymś Michał się zna, on tak naprawdę według naszych widzów Michał jest najbardziej tutaj poinformowany i ma najwięcej wiedzy. Gosia się ślicznie wypowiada i w ogóle tak naprawdę... Ale za długo i drży jej głos. Filip to już w ogóle jest hejtowany tak jak ja poza tym. Nie. Ostatnio mi zarzucali, że byłem na kacu i że nic nie wiedziałem. Zastanawiam się, A wcale nie byłem na kacu. A nic nie wiedziałem. Nie, no, byłem na kacu, ale po poprzednim dniu, więc tak naprawdę ten kac już był taki umiarkowany. Natomiast zastanawiam się, czy jakby posadzić tutaj takich wyrwanych z tych komentarzy ludzi. Ciekawe, czy oni byliby tacy mądrzy wtedy i tak by wszystko mówili. Tego jestem ciekaw. My tutaj jesteśmy trochę jak ci śmiałkowie w oktagonie, bo mamy, godzinę, nagrywa się bez żadnych poprawek. No właśnie. Nie mamy czasu się zastanowić, także zadanie nie jest łatwe, ale... I też rozwodzić się nie mamy czasu nad... Michał, nie ma co za bardzo tutaj się we wrażliwość nie, zagłębiać. Nie, w ogóle każdy ma swoich faworytów nie z widzów. Te komentarze są różne, także... Dobrze, ale jeden komentarz jeszcze a propos, może nie hejtu, ale DJ Dex napisał, że nie znam się chyba troszkę, w sensie nie tak bardzo się nie znam, bo też nie zostałem skrytykowany przez Darka, ale napisał, że jego mixtape'y są właśnie formą mixtape'ów, gdy on to wszystko miksuje na tych płytach i tutaj zwracam honor DJ Udexowi, ponieważ te mixtape'y faktycznie są mixtape'ami. Chodziło mi o całość tak naprawdę, że wychodzą płyty, które są nazywane mixtape'ami, a są zwykłymi albumami, tak? Nie mówiłem tego dokładnie o mixtape'ach DJ Udexa, tylko ogólnie, więc chciałbym tylko to na początek sprostować i możemy jechać. A propos mixtape'u DJ Udexa, na części trzeciej, w 2003 roku pojawiło się Acetaholics. Mhm. Było. A teraz w internecie pojawił się nowy numer. O! Jednej trzeciej Acetaholics. Tak, oczywiście. Z Nowatorem. No właśnie, jest to nowy powiew w polskim rapie. W polskim Słuchajcie. Powiew czego? Może warto zacząć od tego, że to w ogóle nie należy klasyfikować jako rap. No to nie jest żaden rap. Ale Doniu rapuje, no to jest to rap. To jest. Ja to wyczuwam jako popowe rapowanie. Znaczy, mówimy o tym pewnie. Z tego względu, że właśnie Doniu i Acetaholics swego czasu, no to były poważne postaci na polskiej scenie rapowej i gdzieś do tego pewnie 2003 roku, no jakby można było rozważać Donia i no w kategoriach poważnych. Ale już nie można. A następnie stały się Suczki, Skarby, Aniele. Przestrzeń. Randewu. Inne na speedzie i no i stało się, co się stało. No tak, ale też... Jest to pop. Bezpieczny, miły i przyjemny, kolorowy, z pięknymi widokami, dziewczyny tańczą. Jest to zwyczajny pop. Nawet bym powiedział taki popik trochę, nawet nie pop. Może być nawet popik. Ale pewnie jest to dobry numer popowy. Patrząc też na tą przeszłość tych wszystkich artystów, których wymieniliśmy przed chwilą, to oni niestety zawsze mieli tą delikatną taką, no dyskomfort chyba w robieniu muzyki, że wszyscy prawdziwi hip-hopowcy ich bardzo disowali. Nie wiem, jak to wyglądało też na scenie poznańskiej, okolicznej, no bo wiadomo, że Oborniki i stamtąd to wszystko się wywodzi, ale no prawdziwi hip-hopowcy zawsze nie uważali ich w ogóle za hip-hopowców. Trochę taka skaza. No nie zawsze. Etapy były z tymi relacjami. Ale odkąd tak naprawdę wypłynęli i odkąd pojawiły się te kawałki, odkąd pojawił się Liber, Doniu, te miłe, sympatyczne utwory, które tak naprawdę hulały po radiostacjach, takich jak tutaj Filip pracuje, i to nie był temat tabu. Oni zarabiali na tym na pewno dobry hajs i się tym w ogóle nie przejmowali, dlatego kuli to żelazo. I nadal zarabiają, jak się okazuje, bo miejsca koncertu
projektów nowatora na końcówkę tego roku, na przyszły rok, które zresztą gra wspólnie, jak się okazuje, bo tak czytamy w informacji prasowej, gra wspólnie z Doniem, no jest po prostu onieśmielająca. Onieśmielająca? Myślę, że mogłabym to są za lokalne. Że onieśmielająca dla największych tuzów rapowych dzisiaj na scenie współczesnych jest nadal onieśmielająca ilość tych koncertów. Ilość to koncertów, prawda. Tak, ale przełóżmy to na jakość, przecież to są lokale, w których kręcą takie... Nie, no przełóżmy to na pieniądze przede takie wszystkim. Takie seriale jak Warsaw Shore albo dobrze, filmy ale Czekając na sobotę, ja to są tego mogę, typu lokale. No, uczciwie po raz czwarty próbuję powiedzieć, nie jest to rap już od dawna i panowie być może gdzieś tam, nie chcę im nic, bo to na pewno mili ludzie, nie chcę im nic zabraniać robić, ale to nie oszukujmy się, jest to numer komercyjny, powiedziałbym nawet popikowy, który pewnie zawładnie eter i jakby będzie miał ogromne sukcesy, oni będą grali koncert, ale to nie jest rap i myślę, że koniec czasu na to wspaniałe wydarzenie Doniu z Nowatorem, niesamowite połączenie. Podejrzewam, że większość ludzi nie jest w stanie skojarzyć, kim są ci panowie albo kim byli to bardziej. To naszych starszych słuchaczy po prostu przypominamy, że coś się nadal dzieje. Mają się dobrze, chłopaki cały czas rapują. Tak, i idą swoją drogą. Zaczęliśmy nietypowo, to może teraz skupmy się na drugim biegunie, czyli na projekcie w 100% hip-hopowym, mam na myśli wspólne dzieło DJ-a Falcon One'a i DJ-a Kepsa. Oj, tak. Projekt Elementarz. Ja osobiście jestem totalnie rozwalony na łopatki. Ja też. Słuchałem tego kilka razy. No i jak to idzie po kolei? Najpierw Tymon, potem wiedziałem, że tak będzie. Miejskie Bagno, Fish, Czerwona Sukienka, Noon Vision, Śródmieście Południowe, Warszawski Deszcz, Świat zwariował 23 lata. To Molesta ma pływać, wolę się nastukać. Gramatik. Światła miasta. Gramatik. Jak to leci, słuchajcie. To leci świetnie i fajnie, że jest to też nazwane elementarzem, bo myślę, że wielu młodych ludzi, którzy w tej chwili zaczynają słuchać rapu albo zaczynają swoją przygodę z tą muzyką, bądź też parę lat wcześniej, no totalnie nie znają tych numerów. Może z klasyki znają, oczywiście, że tak, nie chcę tutaj nikomu odbierać wiedzy, ale jest to fajna rzecz dla wszystkich nas i dla tych starszych słuchaczy, którzy znają te kawałki, bo ja jadąc tutaj słuchałem sobie tego i miałem ciary za każdym katem i za każdym skreczem, który się pojawiał na tym mixtape'ie. No i umówmy się. Ale powiedzmy w ogóle, co to jest za projekt. To jest projekt, w którym... Powiedzmy, bo mówimy, jakby wszyscy o tym już wiedzieli i wszyscy tego słuchali. Falcon i Caps pokazali historię polskiego rapu, posłużył się samplami z polskiej muzyki również. I jakby mamy właśnie elementarz, który pokazuje nam, w jakich utworach klasycznych, polskich utworach rapowych zostały wykorzystane jakie utwory. No i chyba przyznamy wszyscy, że to była niesamowicie sentymentalna podróż. Tak, ja to ukłony do samej ziemi dla panów Falcona i Kepsa, naprawdę. Wszystkim Sztos. Oglądającym, ja sobie przypomniałam, tam wchodzi na początek sampla z kawałka Gramatika Mam Problem, który pojawił się na płycie kompilacja Dwa Ośki. Także wszystkim serdecznie słuchającym polecam ten kawałek z płyty kompilacja 2. Oczywiście i wszystkim naprawdę polecamy tym, którzy chcą się zapoznać z tą historią w pigułce trochę. Bo, no i całość to zmasterował jeszcze DJ Eprom, który naprawdę ma taki sznyt. Naprawdę tu elementarz. Analogowy. Sznyt. Ja kiedyś był profesorem na ulicznym Harvardzie i przyszedł do mnie taki student, młody ulicznik na moim Illegal Street University na zajęcia z podstaw polskiego hip-hopu, to pierwsze, co bym mu wręczył, to płytę Elementarz, książkę To nie jest hip-hop, też koniecznie dostałby ode mnie i na przykład jeszcze dostałby winyla Niewidzialna nerka. To też jest, myślę, to bardzo podobny projekt zresztą do tego Elementarza, bo tu sample i tu sample, tylko że ta nerka jest, żeby nie zabierać chłopakom, bo to jest cudowne, jeżeli chodzi o projekt, ale ja do nerki lubię wracać i słuchać. Ja to, jeżeli chodzi o Elementarz, nie jest coś, co w niedzielę po południu odpalisz do kotleta, no. Tylko trzeba usiąść i posłuchać. No nie, właśnie. Ja odpaliłem do kotleta. Ja też do kotleta. To nie, to ja... Do kaszanki. Kotlet wchodzi. Ja do kaszanki odpaliłem. Jedyne, o co mógłbym, może nie się przyczepić, tylko ja trochę żałuję, że te numery nie są w całości. Wiem, że to jest mixtape i tak dalej, ale bym chciał tych numerów oryginałów? Sampli posłuchać w całości naprawdę, no bo to tak czy siak zmienia trochę. Nie starczyłoby czasu, myślę, że na nie starczyłoby czasu. Znaczy, byłoby dużo za długo wtedy. Ja też mam ten niedosyt, ale z drugiej strony
taka forma, jaką panowie zrobili, też takich mixtape'ów nie ma w Polsce. Kiedyś coś takiego było. Wielu DJ-ów robiło tego typu mixtape'y, miksowało, tak jak DJ Premier wypuszczał swoje mixtape'y, to wszystko było nafaszerowane skreczami, nafaszerowane katami, także naprawdę się tego ciężko słuchało, bo to było po prostu jeden wielki mix. Tutaj też mamy jeden wielki mix, ale jednak są te wypuszczenia, że można sobie wrócić trochę w przeszłość i... Dla wszystkich naszych oglądających do odsłuchania na SoundCloudzie. Tak jest. Zafryczko jest. Zafryczko jest. Jest już chyba fizyk w ogóle, bo tak? Widziałem, DJ Grubas wrzucił, że dostał fizyka, słyszał dawno, dostał fizyka i słucha warto, sobie w samochodzie. Warto, na pewno każdy koneser powinien zdobyć. Troszeczkę mi brakuje tego, że akurat na SoundCloudzie rzeczywiście nie ma jakby podpisów oryginalnych utworów, żeby sobie samemu móc. Ktoś zrobi na wypadałoby pewno, wiedzieć, wiesz. To... No wypadałoby wiedzieć. Trzeba dalej się edukować, dalej szukać, na tym polega życie. No to jest właśnie mixtape faszerowany, który serdecznie wam polecamy. Zresztą chłopaki byli u nas w audycji, ale ja troszeczkę chorowałem, zresztą, jak to się mówi, podchorowany dzieciak wykonuje dzieło, bo spisywałem wywiady do 20-lecia HG, do specjalnego zinu, który jest pod moją redakcją. Jest to naprawdę moje największe chyba do tej pory dzieło dziennikarskie od czasu pracy magisterskiej, którą też pisałem na temat życie na melanży, nie każdy tak potrafi, językowy obraz świata w tekstach raperów. No i tutaj od razu o nerce też wspomnieliśmy, to od razu Wątroba i kawałek Hemp Grywutka, który miał swoją premierę w ostatni czwartek. Mhm. Jak wam się podoba? No właśnie, panowie jadą z grubej rury. Myślę, że tych singli będzie z każdym tygodniem coraz więcej. I co tydzień do wydania płyty będzie tych singli bardzo dużo. Ja powiem tak. Pierwszy kawałek Bomba spoko nie podszedł mi tak bardzo jak kawałek Wódka. Nie to, że lubię wódkę, czy też wódki nie lubię, bo to jest oczywiście, można o tym podyskutować, ale kawałek jest taki pouczający. Jest utworem, który jednocześnie pokazuje, że ta wódka nie jest wcale do życia potrzebna, ale że ta wódka też zniszczyła wiele rzeczy w życiu każdego, prawdopodobnie z chłopaków i ogólnie z ich otoczenia, tak? Wiadomo, że rap uliczny, wiadomo, że ta woda lała się hektolitrami. Poza tym, jak byliśmy młodzi, tej wódki na pewno było więcej niż jest teraz i nie wiem, czy to wreszcie jest takie otrzeźwienie po tylu latach, że nagle stwierdzają, że ta wódka to nie jest dobry kompan rapera, bądź też dobry kompan człowieka. Chociaż niektórzy, tak jak rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, niektórzy mogą to odebrać jako gloryfikację tego alkoholu, bo w refren jest jednak wódka, wódka, więc na koncertach może ta wódka pomóc na przykład przy barze, niekoniecznie hejtować ten napój. No to jest dosyć taki paradoksalny kawałek, jeśli się w niego wsłuchać, to nie jest to w żaden sposób utwór taki edukacyjny, że no tutaj młody człowiek, wódka, najgorsze zło, nigdy nie pij za kosmonautów na weselu, pamiętaj. To jest kawałek o doświadczeniach. Ja sam w młodości nadużywałem wódki, do dzisiaj w jakiś to sposób tam odchorowuję. Także potrafię się chyba wczuć w podmioty liryczne tutaj we wszystkie trzy zwrotki. Czy to Żarego, który nawija, że to jest paradoksalne, jak hajtać się z kurwą, czy Wilku, który nawija Bimber, nie Justin, chlaśnij, nie zaśnij. To piją nad grobem typa, co wysrał wątrobę. No to jest mocne i... No właśnie, niby nie jest ten przekaz wprost, nie pij, bo to niedobre i ci zaszkodzi, ale jednak ostateczny wydźwięk, ja się cieszę z tego tytułu. Taka przestroga. To jest jednak przestroga dla młodych ludzi, że to nie jest najlepsza koleżanka. Tylko wiecie, jak z tymi przestrogami jest. W dzieciństwie, jak ktoś mówił, nie pij, bo to jest złe, nie pal jointów, bo nie, to wszyscy to robili, no bo jak to złe? Przecież to każdy ma swój rozum. Ale tu ja po pierwsze jestem przeciwnikiem wódki, bo mnie ona tak samo nie służy, więc ja tak samo jak słyszę kato rap jakikolwiek i także rap przeciwko alkoholowi, to uśmiecham się od ucha do ucha w zasadzie. Po drugie, fajnie, że... A czemu masz te okulary na sobie? Czyżby wczoraj melanż? Po drugie, no nie, akurat bez melanżu. A po drugie, jest faktycznie jakiś taki okres, w którym ci nasi idole, raperzy znani i mniej znani, kierują różnego rodzaju przestrogi do swoich słuchaczy. Jak połowa sceny nadal gloryfikuje wszystko, co się da, to jednak mamy, zresztą rozmawialiśmy chyba w którymś z naszych podcastów o raperach, którzy gdzieś tam dzielą się, no i Białas, o którym też na pewno dzisiaj będzie też kolejny, który gdzieś tam z wódką miał problemy. Cieszę się, że chłopaki akurat, którzy wydaje mi się mają ogromny posłuch,
słuch i słucha ich nie tylko już młodzież, jak w przypadku większości raperów, tylko słucha ich naprawdę dosyć szeroka skala ludzi, że oni też jakby wypowiedzieli się na ten temat. Bardzo mi się to podoba, mnie to imponuje, ale to dlatego, że, może nie tylko, ale również dlatego, że ja po prostu popieram i zgadzam się z tym numerem od początku do końca i w to mi graj, więc dlatego... Z tym? Z Wódką, wyobraź sobie. Ze mną to się on nigdy nie zgadza przecież. Może być, no. Także super, cieszę się, bo też Gośka zaznaczyła, że niby nie ma, ale jest tam parę takich ostrych wersów, które krótko mówią, że to jakby na dobrą sprawę... Które dają do myślenia, jak o tym... Właśnie, a propos... Picie o piciu nad grobem. Więc zresztą każdy z nas ma jakiegoś człowieka, kolegę, który był super gościem, dopóki nie zaczął ćpać albo pić i później jest go szkoda, jak go nie ma. Nie wszyscy stamtąd wracają, są ci, którzy wracają, trzeba się z tego cieszyć. Więc żeby nie robić już wielkiego, smutnego tonu wódkowego, no jakby wszystko z głową, fajnie, że ten numer jest, fajnie, że on jest to głos w dyskusji i uważam fajnie, że Hemp Gru też jakby zabiera głos, że to nie jest kawałek o jeraniu jointów i siedzeniu, że to jest najlepsze, tylko że to jest kawałek angażujący słuchacza i z tego się należy cieszyć i to bardzo dobrze zapowiada nadchodzącą płytę Hemp Gru. Kto mógłby nawinąć o wódzie, jak nie Hemp Gru? No właśnie, myślę, że to o jest... O nie, no jest paru takich lepszych zawodników. Jest, ale pytanie to... otwarte. Różne wtedy spojrzenia na ten wyskokowy trunek. Mm. No, można no to skoro już zahaczyliśmy, to Białas. To chyba Białas, prawda? Mm-hmm. No to też jest duże rozliczenie z przeszłością. No jak chyba w ostatnich kawałkach w ogóle Białasa, on się rozlicza z tą przeszłością. Może dlatego, że otrzeźwiał, chociaż też gdzieś słyszałem, że on znowu wrócił do alkoholu. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. To jest znowu plotki rozsiewasz. Ale ja czytałem, ja to czytałem. Znowu rozsiewasz. Nie, w żadnym wypadku nie rozsiewam. Czytałeś w książce? Czytałem w książce, poważnej. Mickiewicz chyba się nazywał. Ale tak naprawdę mamy, nie wiem, czy to jest naprawdę jakaś dorosłość wśród naszych raperów, czy po prostu no, jakaś mądrość życiowa, przez którą no, takie kawałki powstają, ale to jest dobre. Uważam, że to jest bardzo dobre i jak za naszych czasów, za mało lata, faktycznie było gloryfikowanie wszystkiego i nikt się z niczym tutaj nie pierdolił. Każdy rapował o tym, co chciał i no o różnych używkach. I tak nadal jest numer. I tak nadal jest. Oczywiście tylko ja mówię o mojej młodości, więc to było dawno temu. Miałem -4 wtedy. Ty miałeś -4. Natomiast teraz jest przewaga kawałków, które właśnie gdzieś tam jakieś mądrości. No nie, no z przewagą to bym nie wyskakiwał. No ja też nie, jakby tutaj... Dobrze, jak zwykle coś powiedzieć. Ale jest dużo takich kawałków. Spróbuj powiedzieć po prostu, że dobrze, że są takie utwory, które coś poruszają. Dobrze, że są takie utwory, które coś poruszają. Tak. Bo to dzięki. Bardziej, jeżeli chodzi o natężenie. Jeżeli mogę zacząć, bo ja bym tylko zaczął Biała się i Olanku. W ogóle doczytałem jakby taki komentarz przy premierze płyty, właśnie ciekawostka opowiedział Białas, że oni tę płytę stworzyli, że ona jest takim hyperem i że w ogóle jest taki melanż na okładce, że oni się gdzieś zachłysnęli swoimi sukcesami i wracają stamtąd z Lankiem w ogóle, że im trochę odbiło. Tak powiedział Białas. Co do samej płyty, wiem, że oddam zaraz wam głos, spokojnie. Podoba mi się to, że ona jest potwornie dopracowana. Nie mówię, żeby Białas nie dopracowywał tych płyt, tylko słychać, że to jest naprawdę... zresztą też chyba odpowiedział, że oni poprawiali te numery, doprawiali tak, żeby było jeszcze fajniej. To jest uczciwie taki zrobiony album. Są tam różnorakie bity, to Olanku będzie później, ale najbardziej mi się podoba to, że on się faktycznie uczciwie... No, brzmi to jakby wcześniej tego robił, nie wiem jak to powiedzieć. Że tak warsztatowo jest to fajnie dopracowany album. To mnie największe wrażenie dla mnie zrobiło jako spójny album. Wiadomo, że te numery są różne, ale one jakby cały czas tego Białasa, który opowiada dosyć blisko o swoim życiu teraz gdzieś tam się dużo tych wątków takich o nim pojawia. Fajnie, że to jest taka osobista płyta. Nie spodziewałem się tego. Blanek na jakby stanowisku zrobił swoje. No, ja nie jestem psychofanem wszystkich numerów, a czy ona jest dobra, to chyba będę mógł powiedzieć, jak pierwszy raz wrócę do niej, bo słuchałem ją 2 razy od A do Z i pytanie, kiedy do mnie zapuka. Oby jak najszybciej. No właśnie. Już puka? Tak, już puka, damy drzwi. Mi się z dużą przyjemnością Michał słucha kawałków z mixtape'u towarzyszącemu płycie, czyli z tej produkcji In High, Sweet Trust. Trust. Mhm. I teraz wyszedł kolejny kawałek o tam Gawronie, tak? Kuzyn Gawron? Nie. W każdym razie tam jest taki fajny cytat. Patrzę na parkiet jak stolarz. Nie? To mi tak zapadło w pamięć. Patrzę na parkiet jak stolarz. A ja wysłuchawszy i płyty, i mixtape'u, oczywiście nie demonizowałabym tutaj jakby wychodzenia z prawdami życiowymi, bo ona, najpierw powiem coś niemiłego, żeby później pochwalić, bo no jakby wchodzenie w dorosłość to nie tylko przyznawanie się do tego, że nie piję, czy też, że wódka mi szkodziła, ale też wiele innych, w mojej ocenie, nie wszyscy muszą się z tym zgodzić,
wiele innych przymiotów, które powinna mieć osoba dorosła. No i jeżeli słucham takiego kawałka, który na szczęście znalazł się na mixtape, ale nosi tytuł Karate Kid z Malikiem Montaną, po prostu mi ręce opadają. Uważam, że tak dorosły mężczyzna nie zachowuje się w stosunku do jakiejkolwiek kobiety, jakiejkolwiek. To tytułem wstępu, żeby było, żeby nie było, że tylko lukruję. Płyta bardzo dobra, płyta główna. O płyce matka zaraz powiemy. Natomiast płyta matka Hyper, płyta białasa matka Hyper, bardzo dobra, bardzo spójna, bardzo dobrych 12 kawałków. Moi faworyci to Blizny na rękach i Przestań się bać. Ale tak samo jak Michał bardzo dobrze słuchał, tak samo jak Michałowi bardzo dobrze słuchało mi się In High Sweet Trust. I wiecie co, ja wierzę, że te wszystkie kawałki białasa są na niby. I ja wierzę, że te wszystkie kawałki białasa nie są tak prawdziwe jak kawałek Cadillac na mixtape'ie. Myślę, że tam jest prawdziwy białas i głęboko w to wierzę. Pozdrawiam białas. Do zgrywienia od gości. Płyta matka, czyli produkcja, która ma szczeciński rodowód. Jest na niej wielu MCs i też niedawno się ukazała. Mamy już kilka singli. Bonsona na przykład z Sobotą to chyba najfajniejszy dla mnie. Są PMM-y też chyba. I Major STZ. No większość, może nie większość, ale sporo sceny szczecińskiej. To jest fajne, że chłopaki po prostu razem gdzieś tam cały czas się trzymają. Warto też, jeżeli mogę dodać, że na tej płycie pojawia się chyba jako drugi numer, numer Orła, który już nie żyje. I to jest fajne, że jednak to byli super przyjaciele. Wierzę, że nadal są. Orzeł. I jakby... Mega zajebiste uczucie, ja nie wiem... Zresztą się ze wszystkim zgadzam, co jest w tym kawałku, co Orzeł nawinął. I Orzeł tam nawija, jest niesamowity, jest gość, którego znaliśmy, nie wiem, czy mieliście okazję, ja na przykład miałem przyjemność poznać Orła. Mi tu. I to jest niesamowite, że gość umiera, gdzieś tam zostaje pustka po człowieku, jak to po śmierci, i gość wjeżdża na płycie producenckiej matka. I powiem wam, że to jest oczywiście zupełnie subiektywna sprawa, ale ciary na plecach w ogóle. To jest głos zmarłego, zachowany w plikach w ogóle, gdzieś i ten numer się ukazuje. I ja wam szczerze przyznam, dla mnie największe ciary to jest właśnie ten Orzeł tam. W ogóle zaczyna się zresztą od intro tej płyty, jest głosem Orła tak naprawdę, który opowiada, co się tam dzieje. No to matek mnie rozwalił tym. Ja jestem poruszony, serio. To jest mało rzeczy, które mnie porusza. To wbiło mnie w ziemię, bo jak słyszymy kawałki jakichś tam znanych osób, które gdzieś tam się ukazały później, Michael Jackson to jeszcze wypuścił po śmierci jedną płytę, o ile pamiętam, to tutaj ten Orzeł to... Inaczej się tego słucha. To jest dziwne, mega, to jest pierwszy raz miałem taką historię i słuchajcie, zatrzymałem się samochodem, musiałem wysłuchać tego do końca i dać sobie 10 minut na to, żeby wrócić, nie? To jest kosmos. Ale to strasznie, smutne, że znaczy nie mówię konkretnie o tobie, o tym, co powiedziałeś, ale tak niestety często bywa, że jak już ktoś odchodzi, to wtedy się zatrzymujemy i zastanawiam się, co on właściwie miał nam do powiedzenia i wtedy rzeczywiście się skupiamy na jego słowach, na tym, co miał nam do przekazania i coś w tym odnajdujemy. No, na tym polega trójskok promocyjny, to już tak troszeczkę spuszczając wentyl bezpieczeństwa, czyli diss, potem sextape, na koniec śmierć i mamy dobry produkt. Kilka wersów zapadło w pamięć z tej produkcji. Bonson, który nawija, że Bóg daje, Bóg zabiera. Właśnie, no. I że to, co zabrał mu melanż, to potem mu scena podwójnie odda. To jest takie krzepiące. Sobota ma też tam niezłe puncze o tym, że chciałbyś mieć taki porządek, jak ja mam bałagan w głowie. Nie? To jest dosyć, dosyć ciekawe, ale nie wszystkie kawałki, powiem szczerze, mi się podobają na tej płycie. Wiesz dlaczego? Bo ja odkryłem, że to jest mega wielki plus, że jesteśmy w czasach, w których każdy kalkuluje gości. Każdy. Mhm. Jak zaprasza producent, gości to są przekalkulowani. I moim zdaniem, choć nie wiem, Matek zaprosił kolegów. Tak mi się wydaje. I to w ogóle, słuchajcie, z jednej strony można by się przyczepić, bo oczywiście te numery niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Wiadomo, że tam ci najwięksi wyciągają najlepiej, stąd też w singlu i Major i Sobota, no nie? Ale, że zaimponowało mi to, że Matek wydaje płytę, każda wytwórnia bym na pewno odradzała, że stary, to w ogóle zaproś sobie tam Sariusa. Topowych, tak. Wiesz, tam, już nie chcę wymieniać ksywkami, no ale tam takich znanych, żeby wszyscy znali, żeby ta płyta poszła. A tam są, moim zdaniem, jak spojrzeliście pierwszy raz na tracklistę, no to tak, no połowa to jest w ogóle, kim są ci ludzie. I z drugiej strony... Szczecińskie podziemie. Zrozumiałem, zresztą w szczecińskim podziemiu jest tam całe zgrupowanie ze Smokiem na czele. I wielki hołd dla MAZ% Ładuj. Imponuje mi to, gratuluję, że pamiętam
pamiętajcie, że żyjemy w czasach, kiedy wielkie marki sponsorują kawałki, produkują klipy, wszędzie jest lokowanie produktu, raptem wychodzi płyta i widać, że ten, moim zdaniem, oczywiście być może się mylę, ktoś to sprawdzi albo zweryfikuje, w której ten matek nic nie musiał. Wyznaczył sobie gości, kogo chciał, to zaprosił i ci ludzie tam są. Bez względu rachowania właśnie, żeby to super było, on chciał tych kolegów i dlatego może mieć uczucie, że te numery są trochę gorsze, no bo to nie jest top z Polski. Ale tak się nagrywa płyty pod skrzydłami Winiego. A co sądzicie o ostatniej wypowiedzi Winiego, że on nie krytykuje polskich raperów, bo nie chce, żeby go znielubili. A ponieważ sprzedaje swoje ubrania w różnych sklepach, nie chce, żeby potem tacy raperzy, których on skrytykował, przyszli do, na przykład do sklepu, w którym jest marka Winiego i powiedzieli, żeby schować tą markę. No tak, tak, tak. A czy Wini był u mnie w audycji 2 tygodnie temu i naprawdę to była świetna rozmowa. Tak naprawdę moglibyśmy nie kończyć tej rozmowy, bo z Winim się nie da skończyć rozmawiać, bo nie dość, że nawija fajnie, szczerze. Prosiłem tylko, żeby nie używał przekleństw, bo jak wszyscy wiemy, Wini uwielbia przeklinać i robi to tak przepięknie. Jest oczywiście, że ja uwielbiam słuchać jego bluzgów. Jezus, no, ale w radiu... Słuchajcie, ale nie w stosunku do mnie oczywiście, tylko w ogóle. Powiedzieliśmy dużo na temat gości, ale no, mamy matka przede wszystkim. I matek, trzeba coś kochany, powiedzieć na kochana temat mordeczka. Jego produkcji. To jest... Pod względem to bitów, już powiedział. Co wy na pod względem to? Bitów i w ogóle. Ja uważam, że cofając się wstecz od na przykład płyt Bonsona i Matka, gdzie zawsze te bity mi się bardzo podobały, tutaj tak samo jest to dla mnie przekozak po prostu. No, tam, jest tak klasycznie, jest trochę nowocześnie momentami, tak, ale nadal jest to klasyczne. A zauważyłeś, że jest to po szczecińsku? Ale kawałek po szczecińsku. Tak jak jest PMM, tam jest bit zajebisty, co jest teledysk czarno-biały i tam... Na mnie największe wrażenie zrobił kawałek Łuszego, Nauczę Cię Płakać, do mamy kierowany, Planet ANM Player Unknown i na drugiej płycie VNM, który porusza, nie wiem czy dotarliście, kawałek Limit. VNM porusza, co prawda jak zwykle przekombinował, ale on ma to do siebie, bo jak ktoś jest fanem Papusa, to musi po prostu przekombinowywać i się bardzo starać i ambitnie podchodzi do swoich tekstów. Przekombinował, moim zdaniem, ale tematyka, myślę, że dla wielu raperów, którzy nie żyją tylko z rapu, myślę, że bardzo aktualna i bardzo dająca wiele do myślenia. Pozdrawiam Tomasza. Zresztą VNM ostatnio taki wpis zamieścił na swoich mediach społecznościowych, że kończy pracę nad nową płytą i to będzie zupełnie nowy album, który... A co, stary miał wydać? Ale... To jest jednak błyskotliwy gość. Chodzi o to, że zupełnie nową treść porusza tym albumie, że zmieniły się jego wartości i ma nowe przemyślenia na temat rzeczywistości. Bo on właśnie ma tam limo za takie teksty. Ja mam limo za poprzednie. Oberwał za podcast. Dobra, to tutaj Bonson, Szczecin, to powiedzmy o 20-leciu. Pich, świetna w ogóle jeszcze, trzeba powiedzieć, że świetna zwrotka Picha. Pich w formie i Pich jest nie do podrobienia na płycie. No tak, oryginał 100%. Ja przytaknę tak. Bonson i Transfer do Asfaltu, to jest też ciekawa dosyć sprawa. Razem z Solpitem wykonali taki ruch, że przenieśli się do Asphalt Records. Razem z nimi... też Hades przeszedł do Asphalt Records, a te wszystkie rzeczy dzieją się w kontekście 20 urodzin wytwórni Tytusa. Pojawił się teraz kawałek w remiksie asfaltowym, O Co Chodzi, Rasa, Ostrego, Tako Hemingwaya, Sumienie. Wszyscy tam byli, tylko raz dograł zwrotkę, taki to remiks. No właśnie, to jest remiks, wydawałoby się, że powinien być kawałek nowy, podsumowujący oczywiście te 20 lat przez wszystkich raperów, pomimo tego, że no, O Co Chodzi, może 20 lat tam nie robił muzyki, bo za mało ma lat, ale no, ja oczekiwałem naprawdę premierowego kawałka wszystkich raperów, a nie tylko zwrotki Rasa. Dziwne trochę. Ale to jest duże przedsięwzięcie logistyczne. Czy to specjalnie nagrać jest tak zrobione może? No nie, ale znalazło się, wiesz, jakby moce przerobowe, żeby powstał ten kawałek, tylko Rasa tam zabrakło. Więc wielki Asfalt Remix z Rasem jest, wiesz, czyli po prostu to złamane serduszko. Klasyczny problem Rudego. Na 20-lecie powinno być... To ja na 20-lecie usłyszałbym Afrontów, Fisza, Łonę... To pójść i Ostrego. Nie, no ale wiesz, jakby razem zobaczyłbym, bo jednak dzisiaj ten asfalt jest zupełnie innym asfaltem niż był 20 lat temu. Znaczy wiem, że to jest łatwo powiedzieć. Mnie by wystarczył totalnie rapowany kawałek Fisza. Taki, żeby nas wszystkich zaskoczył. I OMP.
Szok to by był dla mnie. OMP? Inespe. O, to by było coś. No, no nie, jednak ja się trochę, a propos dwudziestolecia, ja zaczynałem, na początku działania tej wytwórni byłem pod ogromnym wrażeniem. Pamiętajmy właśnie, że Ostry jest stamtąd jednak. Fiszemadę, mówię znowu Łona, Płomień. No i ludzie, no jakby, no i Afronty. Ja jestem psychofan. Transmentalizm, tak, o Hemingway. Teraz, Afront, tak? Ultras obecnie. I wiecie co, no jakby ja bym chciał, żeby tam byli wszyscy ci goście. Nie? Ale wiecie co, mi ten transfer Bonsona, to jako jedyny nie pasuje. Jakby, dlaczego? Dla mnie, nie wiem, bo jego styl rapowania, to o co on mówi, i wizerunkowo ci raperzy wszyscy w Asfalcie, wszyscy artyści, bo tam nie tylko raperzy, ale są wszyscy bardzo spójni. Słuchaj. Bym rzeczywiście ich do tej wytwórni zakwalifikowała, a Bonson mi się tam na taki... Rock'n'rollowy najbardziej. Proszę? To taki łobuzia Rock'n'rollowy. Oni jeszcze, tak. Znaczy, podejrzewam, że spotkanie tych wrażliwych, młodych twórców z prawdziwym Bonsonem może naprawdę im wyprostować parę rzeczy. I albo, może, albo może Bonsona wyprostować. Może się okaże, że teraz dostaniemy od niego refleksyjny, szczególnie alternatywny album. Na trasach koncertowych. Ja myślę, że to potka się z Ninżą i z... Zgrano Bonson. Ciekawa jest. Dorosł do tego, żeby wyniknie być w Asfalcie. No, wydaje, nie, tak czy siak, to jest o tyle ciekawe, nic to nie zmieni, bo oni nadal będą Bonsonem i będą Soul Pitem. O tyle, że jakby dużo mnie to zaskoczyło, że to, że tam, że oni są jako Bonson, to bardziej to, że faktycznie Bonson się pożegnał ze Stopro, no bo to jakby nie dało się tego połączyć. Ale Bonson się może solowo się wcale nie pożegnał, tylko razem z Soul Pitem poszli do Asfaltu. To już byłaby hipokryzja, ale on napisał, że tam żegnasz, dziękuję. No być może jego produkcje zostaną. No bo wątpię, żeby tak odcinał się od 100%. No ale bardziej, to naprawdę, znaczy ja, no dobra. No, to, no ale nie wiadomo, to zobaczymy, co czas pokaże tak naprawdę. Moim ludzie zdaniem, się zmieniają, jak nawijał jajo. Moim zdaniem Asfalt, jeśli chodzi o muzyczną działalność i wydawanie muzyki, bo nie jest to wytwórnia jak pozostałe, która opiera się też na sprzedaży ubrań, tylko w 100% muzyka, sklep stacjonarny, winyle, etc., etc., która wytwórnia jest lepsza od Asfaltu, waszym zdaniem? Czy... No, to inne pytanie mam, słuchajcie, bo ja się złapałem, jak ty zadawałeś pytanie, to ja zadam trochę inne. W jakiej wytwórni zostawiliście najwięcej pieniędzy? Walocha. No nie, ale uczciwie mówimy o kupowaniu płyt, bo ja na przykład podsumowałem to wszystko i tak, żebym gdzieś zamawiał płyty, bo ostatnio niestety domawiam jakieś tam płyty, które są perełkami, to niestety cholera w Asfalcie. No, być może oni tylko je mają, ale no. Ale też czy nie zwróciliście uwagi na to, bo dla mnie Asfalt był też taką firmą, marką od samego początku, odkąd tam Tytusa tak naprawdę, jeszcze od czasów tych OMP i Inespe i tak dalej, gdzie to wszystko raczkowało i Tytus sobie świetnie zaczynał z tym radzić. To Asfalt miał mega swój charakter i też, jeżeli chodzi o dobór artystów, to był konkretna... I nadal jest. Nadal jest, ale nie, to się trochę zmienia, bo no chociażby taki Bonson, chociażby... No ale widać, że ty to znowu jeszcze, po prostu świetną rękę i ucho do... Czy Taco na Fidę chociaż, tak, płyta, która taki... jest zupełnie nieasfaltowa, umówmy się, jest ale to... Ale no nie wyszło chyba nie, ale Taco Hemingway tak. To jest hybryda. Taco Hemingway... To jest hybryda, tak oczywiście, house, tak. Ale była house też promowana przez Asfalt, jako że no wiadomo, że artysta Taco Hemingway z Asfaltu. I tak naprawdę troszkę się zastanawiałem, czy Tytus gdzieś tam, przez mnie to przeszło, czy on może nie tyle co się nie pogubił, co stwierdził chyba, że też trzeba zarabiać większe pieniądze niż chociaż ma Adasia Ostrego, który tak naprawdę jest chyba tutaj no mega silnikiem napędowym, myślę, motorem od samego początku. Myślę, że mają nie wiem, czy Fiszemadę jeszcze nadal wydają w Asfalcie, ale tak, ale masz jak masz Taco Ostrego, tak, Janka, tak, o co chodzi teraz, no to wiesz, no to Adi Nowaka też. Adi to ty chcesz zawsze pychanki robić, nie? I raz mentalizm. No nie, ludzie, no jakby Tytus od zawsze siedzi sobie cicho w kąciku i robi tam po prostu potężne rzeczy. No nie tak cicho, bo potrafił zrobić różne afery internetowe, a propos sweterka na miał przykład. Miał fajną audycję z Woltem też kiedyś. Miał, oczywiście, ja że tak. Uważam tę audycję za najlepszą. Dobra, w Fryderyku też Tytus będzie za tydzień w audycji, więc zapraszam sobie. Czasy się zmieniają teraz. Jak nawijał jajo, chciałbym kolejną płytę Afrontów. Ale ktoś zdisował ostatnio Asfalt Rekord, kto to był? No to właśnie teraz możemy o tym powiedzieć, bo ten gość się nazywa... Jan Killer? Jan Killer i... Nie Jank, tylko Jan. A nie Janek? To jest pan Jank. Ale Janek, jest liderem, Janek to trochę Jank. Myślę, że Jank. Jank Killer. Szkoda, że wszystkie mury w Śródmieściu Południowym są i wydaje przez niego pomazane. I wydaje go prosto label, to jest ciekawe. Czyli pod skrzydłami Sokoła wychodzi materiał. I pomimo, że disuje wszystkich 40-latków, Van Gogh, to Sokołem przybija piątkę. Jesus Navas. Tak. Jeżeli mogę, czyli Van Gogha mamy z Holendrem był, tak? Bez ucha. Jezus, jak on? Ten Jezus, Hiszpan.
też na H, kto będzie następny, będzie następnym singlem. Nie, ale to jest taka gra słów, bo ten Van Gogh jako szurnięty, a o Jesus jako nie ma już czasu na was. No, ale to jest artysta z kolei, no dobrze, tytułem wstępu, wychodzi nowa super newcomer w ogóle z prosto, nowa twarz, Sokół mówi, że zmieniają bez twarzy, Sokół mówi, że zmieniają ale trochę. Ale z głosem RHP, ale się teraz będę wcinać. Tak, czuję się jak ty ze mną dla odmiany. I wychodzi, pojawia się, nagrywa bez twarzy, znowu klipy. I co ciekawe, jeżeli mogę ja powiedzieć, dla mnie to on pasuje właśnie do asfaltu najbardziej. Tak. No coś w tym jest. Chyba, że już abstrahując od tego, że asfaltowi tam szurnę mocno. No i obraża wszystkich, jak lubi, bez hamulca, nie, raczej nie waży słów i to jeżeli chodzi o tytuł wstępu. Ale waży głos, bo ja tylko w jednym i w drugim kawałku i w Van Goghu i w tym drugim, którego nie potrafię wymówić, bo się nie znam na piłce i nie interesuje mnie to, w pierwszym kawałku ale będzie. W pierwszym, to przepraszać pojutrze. W pierwszym kawałku mówi, że zapisałam pieprzyć te dzieci R. Kelly, a w drugim kawałku jest wasze rapsy jak Polański i gdy macie w dupę trzynastki, czy tam chyba tak dokładnie, no a sam ma problem, bo jakby chyba nie chce do końca się rozwinąć, brzmi jak wujek, który lubi trzymać i szeptać coś jakimś dzieciom na kolanach na imprezce rodzinnej, no nie do końca mi to brzmi, nie wiem po co te nawiązania, obrzydziło mnie to. Pedofilskie nawiązania tak, się nie podobają. No nie bardzo. Zresztą już i tak tak bardzo wykorzystany ten biedny R. Kelly, już tyle razy to był bidulek. Biedny, no tak, już to już jest po prostu, nie powiem brzydko, jakie to jest. Ale słowiki też były wykorzystywane dosłownie w przenośni i też wielokrotnie je wyciągano. Michael Jackson tak samo. Straszne mam mieszane uczucia odnośnie tego. Ale typu. Ma też takie wersy bardzo uniwersalne, jak na przykład jak Jesus, nie mam czasu dla was. To jest w zasadzie na temat świata bardzo ciekawa refleksja. No i takie też ma dobre punche niektóre. Z kapcia w tę branżę, a łakom z buta w twarz, nie? Czy tam buta na twarz. Jesus jest lepiej zarapowany, ale Van Gogh podoba mi się bardziej. Wstydzę się ciebie jak PZ dubstepów. To mi się podoba. Ja na przykład, jeżeli mogę, tylko mnie się ciężko tego słucha. To nie jest tak, że wsiadasz do samochodu albo tak jak numer na przykład, albo siadasz w domu i chcesz czegoś posłuchać, to mówisz, wybiorę od razu tego zawodnika, ale ten Young Killer ma to do siebie, że moim zdaniem jest tam przebłysk geniuszu. I ja wyczuwam, oczywiście kiedyś powiedziałem, że tak o Hemingway nic nie osiągnie, więc jego tam znam się absolutnie zero, ale wyczuwam, że to będzie, bo to jest trochę problem, wprosto, w sensie trochę Oscar, trochę Dirty, trochę Nip, on przypomina jeszcze Lecha, nie wiem, czy kojarzycie Lecha z Alko Poligami. Czego to zmierza, bo ta stylistyka, pierwszy klip Van Gogh jest zrobiony, jakby było nagrane na taśmie wideo z tym takim efektem, który jest już też przedymany przez wszystkich. Każdy nie lubisz porównań. Drugi klip, nawiązanie do gier komputerowych typu Atari i też w muzyce to samo, no i niestety też to, jak to jest nagrane i zrealizowane, my mieliśmy wszyscy na różnych sprzętach problem z usłyszeniem tego, co on rapuje, bo brzmi to, jakby stał na środku pokoju u ziomka w skarpetkach i rapował takiego starego Majka przykrytego z taką pończochą. U ziomka w skarpetkach. No i co z tego? Tak to wyglądało Gosiu, kiedyś, no i co z tak tego? To brzmi, ale to niech to tak brzmi. To jak postmodernizm. Sobie... No świetnie, tylko... Do takiego punktu doszliśmy z tym wszystkim. Ja bym jeszcze porównał rap tego gościa z Hebrą, czyli też to jest projekt, chciałem też do tego nawiązać, który się podoba wielu ludziom. Moim ziomkom również. Teraz wyszedł taki singiel Hebry, The Streets Students, The Most Independent International Knowledge Movement, tak się tytułują chłopaki. Rap jest po angielsku, ale rap jest po możemy polsku. Możemy o tym pogadać w kolejnych podcastach, bo no to takie jest, czasy. Jest to ciekawa sprawa, ale mocno też to w ogóle muzyka od chłopaków jest mocno przećpana, umówmy się, jest to taki lot. Nie wiadomo, czy specjalnie spreparowany, żeby ludzie to w ten sposób odbierali, czy po prostu panowie się lubują w tego typu ośrodkach odurzających, o których też nieraz rapowali. I jest to specyficzne, ale jest to oryginalne. I widać po odsłuchach, że jest to też pożądane przez, nie wiem, czy dzieciaków, bo ja nie wiem, czy tego słuchają dzieciaki, czy tego słuchają trochę starsi ludzie, ale na pewno zwraca uwagę każdego. To ja tylko jeszcze wrócę, że nie zapominajmy o tym, że prosto, nie wiem, czy niedawno o tym rozmawialiśmy, że prosto jakoś tak wydawniczo gdzieś tam nie wiodło cudownych sukcesów. Jest Frosty Reggae, wprosto. Kogo jeszcze pamiętacie, że wychodzi? Mówię o pamiętaniu, nie mówię o tym, żeby... Pamiętacie? No przede wszystkim Hades Bonus. Bonus wychodzi prosto. Tego samego dnia, co
Hemp Grew, także ciekawe połączenie. Ale gdzieś widziałam wywiad o treści, dlaczego prosto zrezygnuję z rapu. Nie wiem, czy to był wywiad z Sokołem, czy... Był, no i faktycznie to jest ta nowa linia. Ale pytanie, czy to prosto rezygnuje, czy wszyscy artyści odeszli, bo zobaczcie, jakby wszyscy pamięcią się... nawet nie odeszli, wszyscy poszli na swoje. Poszedł, no właśnie o tym mówię, Fenem poszedł, poszedł na swoje, Kękę poszedł na swoje. No naprawdę Solar, kolei... Białas, pamiętaj, tak, to też tak. Prosto. No ciekawe to jest, bo... Hi-Fi, Banda, Dioksy, wszystko. Wychodzi na to, że... Hades w ogóle ostatni. Że został. Poza kilkoma wyjątkami, takimi jak chociażby Ostry, czy Reprezentanci Asfaltu chyba też są takimi właśnie wyjątkami, to ci artyści w wytwórniach się zużywają, mają jakąś swoją datę ważności i wypalają się jak szlug. I potem trzeba zmieniać. Nowe... No trzeba zmieniać. No dobrze, ale do czego dążyłem? To, że ja cieszę się, że jednak mamy artystę, który po pierwsze budzi moją ciekawość, bo nie ma twarzy, obraża wszystkich. To trochę jak na freestyle, jak wpadnie jakiś gość na bitwę freestyle'ową, który obraża wszystkich, od razu ma u mnie plusa, bo ja lubię ludzi, którzy po prostu jadą jak popadnie. I ten Janek Killer robi to z pokazywaniem faków do wszystkich empików McDonald'ów i całą resztę i super. Niech ma taką wizję, niech ma. I cała ta, odwaga, jakby... Ale czy wydając wprost, tej płyty nie będzie w Empiku? No nie wiem, co za różnica. Może nie tak? Będzie, może będzie to przez stronę prostą. Oby będzie przez stronę, tak czy siak, wydaje mi się, że jest to na pewno ciekawa postać. Ja się troszeczkę z tobą polemizuję, ale też się zgadzam, że to może być ciekawe. I to jest fajny strzał z prostą, bo mówimy tam, że asfalt super, ale być może nie docenialiśmy prosto, które jak wyciągnie paru zawodników takich jak tego Killera, o którym nie wiemy zupełnie nic, bo Google nawet oni nic nie wiedzą, chyba, że to był ktoś, kto miał już inną ksywkę kiedyś, ja nie wiem. Nie może specjalnie są tu ukrywane jego, wiesz. Być może, specjalnie, żeby... Po prostu mnie to zaciekawiło. A dawno nie miałem tak, że wow, ciekawe kto to, albo ciekawe kto za tym stoi. Wiecie, to jest jednak tak, to fajne. Jest, moja prośba ruch. Tylko, nie niszczcie już elewacji wśród miejskich kamienic. No, niech zostaną ładne. Gośka już przeczytała, nie musicie już pisać. Słuchajcie, ja bym chciał odbić na chwilę od polskiej sceny, tak na momencie, delikatnie. Nie wiem, i w ogóle Kanye West, który projektuje tak. Samolot Air Force One, ale nie mówię o projektowaniu samolotów, mówię o Kanye Westie i mówię o Jay-Z i mówię o Leonardzie Cohenie, który zdisował z grobu Kanye Westa i Jay-Z. Widzieliście to? Niesamowita rzecz, ja przeczytałem to ostatnio, nawet jest gdzieś tam, myślę, że nawet CGM o tym pisał, i jest to pośmiertny diss Leonarda Cohena faktycznie na Kanye Westa, to nie jest żadna aluzja, tylko to jest po prostu Kanye West, nie jesteś Picasso, ja jestem Picasso, nie jesteś Edisonem, ja jestem Edisonem, tego typu, że Kanye West ogólnie jest to upadek popkultury w każdym znaczeniu. No i co faktycznie ty, to jest Walt Disney! Leonard Cohen go tam linczuje dosyć mocno i jest to fajne, że Kanye West nie za bardzo może mu odpowiedzieć, bo z drugiej strony może mu odpowiedzieć, a jest na tyle szalony, że może to zrobić. Chyba, że nagra kawałek z Donaldem Trumpem, przed którym się ostatnio wydurniał. I to jest też jakaś... Ja koniecznie sprawdzę, bo jestem wybitną fanką Cohena. Czytałam o tym, ale nie miałam czasu. A żywego czy nie ale żywego? Natomiast żywego i nie żywego. Dozgonnie, Filip, dozgonnie. A czy nie po śmierci? Nie, czyli po śmierci nie. Ale a propos Kanye Westa, to chyba Kanye West jako jeden z pierwszych wprowadził modę na te brzydkie buty. O, dokładnie tak. I jego kolaborację. Pod sklepami. No właśnie, czy wy jak usłyszeliście tą nazwę Daddy Shoes, bądź też Dead Shoes, tak? Bo tak się chyba nazywa tak naprawdę. Czy wiedzieliście, jakie buty chodzi od razu? Tak. Jaki to jest model? Ja nie wiedziałem. Ja na przykład nie wiedziałem, ale ja musiałem wygooglować. Teledysk zobaczyłem, ale musiałem sobie wygooglować. Okazuje się, że tak naprawdę, że te Daddy Shoes'y to są, mówiąc potocznie, Adidasy, nie mówię o marce, tylko... Buty sportowe. Bo tak mówi większość ludzi, że ma sportowe buty, to są Adidasy. I takie buty nosili nasi, na przykład, nie wiem, dziadkowie, wujkowie, którzy mieli sportowe buty, ale właśnie takie trochę toporniejsze, takie brzydkie. Daddy Shoes, czy inaczej można nazwać też je brzydkimi butami po prostu, bo te buty są ohydne. Jest taka firma, jeszcze tylko dokończę, Balenciaga, która jest bardzo topowa i bardzo droga i wszyscy, którzy chodzą w Balenciadze, nie wiem, czy tak dobrze odmieniam. Nic nie dostałem. Mam nadzieję, że nie dostanę, bo produktu bym takiego nie założył. Bo nosiłbym za darmo takie wspaniałe te buty. Dla mnie to jest w ogóle brzydkie i bym tego nie założył, chociaż są ludzie na całym świecie, którzy się tym jarają, pomimo, że naprawdę to jest drogie. I wychodzę z takiego założenia, że ja osobiście takich butów bym nigdy nie założył. I Balenciaga i ich słynny model Triple S, który ma trzy
podeszwy i każdy but waży prawie kilogram. No właśnie. Znaczy ja znam z tej balet Jagi, faktycznie miałem taką brzydką koleżankę, która lubiła się uwalić na melanżu, mówili na nią balet Jaga, naprawdę. No i to jest tyle, co mam wspólnego. Balet Jaga. Żabson Young Multi, o tym mówimy. Słuchajcie, no jest tak, mnóstwo kawałków. Kto już nie nagrał kawałka o butach? Tak, Tedy nagrał, Wena nagrał. Ja nie nagrałem. Smarki nagrał. Smarki nawet tak nagrał. Jakby jest tego nagrałeś? Tak dużo, że... Bądźmy uczciwi. Nie, nie nagrałam. Chociaż mogłabym pewnie. No ale to nie jest chyba temat. Nie jest to dla mnie temat na kawałek. Szewcy, w każdym razie, ja bym chciała zacząć, żebyśmy byli troszeczkę obiektywni, no bo tutaj możemy się pośmiać z chłopaków, że sobie nagrywają o brzydkich butach, które są akurat teraz trendem wśród młodzieży. Dla jednych trendem są te ich brzydkie buty, dla innych trendem są Air Max. Czekamy i tak na beef ze zwolenników. Mnóstwo raperów do tej pory nagrało kawałki o butach, więc jakby co do tematu taki, oddajmy im, że to tak, jakby nie zrobili. Czekamy na odpowiedź fanów sandałów, którzy będą mieli beef z tymi, co robią Daddy Shoes, nie? I tam w ogóle sandały, łany plebana, w ogóle, wiesz. No ale kawałek jest, pytali też a propos komentarzy ludzie, dlaczego ja uważam, że Żabson ma dobre rymy, a w tym kawałku nawet ma takie też rymy. Mi się podoba punch, ty jeśli kiedyś skończysz jak ja, to twoja panna wreszcie dojdzie. I to jest proste, a jakie zabawne. Albo u ciebie stół z powyłamywanymi nogami, flaszka po gołdzie, nie? Pusta flaszka po gołdzie. No to jest, czy to po prostu moja niedojrzałość sprawia, że mi się to podoba? Myślę, że znowu zostanę za to zlinczowana. Trudno, ciekawe, naprawdę bardzo mało rozumiem, mnie to martwi. Ale ja nie mogę... Tak. Ja już więcej nie słucham rapu młodego pokolenia i jednocześnie oglądając klipy. Bo jak oglądam klip, to jestem załamana i czuję się po prostu zniesmaczona głęboko tym, co widzę. Przykro mi, trudno, bijcie mnie, ale jak kawałek sam odpalę, jakby to jest też duża... To jest wada i zaleta, bo sprawdźcie to sobie. Bardzo wielu tych młodych raperów zyskuje dzięki tym klipom, bo gdy odsłuchamy sam kawałek, to niespecjalnie możemy do niego chcieć wrócić, ale klip, jakby ta otoczka jest przyciągająca, jest, powoduje zachwyt prawdopodobnie u ich rówieśników i stąd i ten hype cały, który temu towarzyszy. Natomiast no, jeżeli się odsłucha taki kawałek bez klipu, chociaż akurat ten kawałek lepiej oglądać bez klipu, bo tutaj jest dla mnie jest to smutne, śmieszne i do widzenia. Ja tak jeszcze puentując, chciałbym zachęcić... Mimo tego, że Żabson świetnie zarapował. No, zjadł ten kawałek temu drugiemu gościowi z dredami. Ale z kim on się mierzył? Kolesiowi, który lubi grać w gry komputerowe. No i właśnie, z nikim się nie mierzył. Ale takie jeszcze dwie refleksje. Polecam wam film Kung Fu Football. Widzieliście to? To jest niesamowity obraz. Tam na końcu takie właśnie buty Daddy's Shoes główny bohater zakłada i strzela w nich gola chyba. Tam łysa kobieta mu daje te buty. Nieważne. I druga rzecz. To może ma znaczenie właśnie. Samba bez butów. Hanna Banaszak. To jest... Mm-hmm. Świetny kawałek. I ona pierwsza nie jeszcze przed Weną i rozumiem przed Żabsonem nagrała rap o butach. No to, to Hanna Banaszak jako Aleksander Maliszewski. No to jest kompozycja warta wszystkiego. I też wysłuchać w nowej odsłonie, bo w tamtym roku, czy to w tym roku już było, Record Store Day w Warszawie się odbył i taka płyta winylowa, okolicznościowa powstała, a tam właśnie remix kawałka Samba bez butów. Polecam. Także wracając jeszcze na chwilę do Young Multiego, o którym nie chciałeś, Michale, wymienić jego ksywki, nie wiem czemu. Young Multi. Powiedziałam, że to ten, co lubi grać. Czyli ten, co ma wydzielać, w domu ma go wydzielanego, jak nie pamięta. Tak, youtuber, który zaczął nagrywać rap i fake MC, oczywiście, że tak. Ale nie wiem, słuchałem paru jego kawałków i wow, tych wcześniejszych. Wow. Zdobył się. Ale w ogóle później się spotkali się później na ulicy i przychodzi Young Multi i mówi, dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie, chodzi o to, że Young Multi też jest gdzieś tam był hejtowany przez środowisko hip-hopowe, dlatego, bo on jest youtuberem i on gra w gry. Z jednej strony nie rozumiem tego, bo moim zdaniem on tak strasznie źle nie rapuje w porównaniu do tych wszystkich nowoczesnych raperów. Nie mówię, że on to jest... To jest starodawnym już? To jest jestem tak do tyłu? Może nie jest starodawnym, ale on już jest... No wydał, nie wiem, płytę, czy dwie płyty nawet wydał. Człowiek. No ale słuchaj, no jako na młodego gościa, który do tej pory był tylko i wyłącznie gameplayerem, no to teraz jest rap playerem i zarabia też na tym dużo kasy, więc prawda. Myślę, że mu się to totalnie... No i nie rapuje źle wcale, my się nie śmiejemy z tego, jak on rapuje. Nie, i przełożył sobie tą oglądalność gameplayera na rap. I tutaj te odsłony ma też milionowe. I to jest słuchaj, zacznij od gier numer, jest szansa, że jak wydasz płytę, to po prostu... Jak złożymy tu planszę do Magii i Miecza, a nie? Jest szansa, że wydasz płytę?
Jest. A, a z kim? A z Woltem? Jest szansa. Nie mogę Wolta, takich rzeczy mówić w ogóle, bo to jeszcze nic... To by było ciekawe na pewno, to było ciekawe. Nigdy nie jest za późno. Ja na przykład nigdy nie mów nigdy. 37 lat zagrałem, będąc po raz pierwszy w życiu w Szczecinie, koncert przed Rychem Peją z DJ-em Woltem za gramofonami stojącym za mną. Ty też jesteś ostatnim raperem, którego oszukał Krzysztof Kozak w ogóle. To też jest, nie jestem ostatnim raperem, którego oszukał Krzysztof Kozak. Chyba jesteś ostatnim, chronologicznie. Nie jestem ostatnim raperem, którego oszukał Krzysztof Kozak. Ja nie znam. To nie jest tak, że chronologicznie jakby twoja płyta ostatnim żyjącym raperem, którego oszukał. Pamiętasz, jak przeprowadzałeś wywiad z Krzysztofem i powiedział, że dzięki Aloha wygrał proces sądowy przy filmie Jesteś Bogiem, a ty go zapytałeś, czy w takim razie jest coś winny proces. On powiedział, nie, ja jestem tylko dłużnikiem prawdy. I to jest... Przepraszam. To właśnie. Pamiętasz to? Tak, pamiętam, że też spytałem, bo pamiętam, że wisiał ci hajs za twoją debiutancką płytę. No i wtedy w sądzie, zgodnie z prawdą, powiedziałem, że ten hajs odebraliśmy w barterze, ponieważ Krzysztof Kozak z dziećmi dogrywali skity do płyt alochowych, do Łysążiego, do Śpio Szmalu. I też inne dobre uczynki też popełniał, żeby jakoś tutaj zadośćuczynić. Krzyś swoje wydał, swoje dla polskiego rapu zrobił, tego nie można mu odebrać. Konflikty personalne zostawmy tak naprawdę, bo każdy z nas gdzieś tam przez to przeszedł, a jednocześnie Krzyś wrócił do rap gry z wielkim pierdolnięciem, ponieważ wydał swoją płytę, gdzie nawet grał jako, i to było niesamowite, grał jako debiut w Giżycku. No. To było niesamowite. Naprawdę. Komu jak komu, no tak. Ale Krzysiowi należał się Daddy Shoes. Daddy Shoes mu się należy. On ma nadal. Tak. Dobrze, żegnamy się, bo ja jeszcze mam jeden temat zapasowy, który gdzieś mi tam siedział i to też jest w ogóle temat, który ominęliśmy, który poniekąd dotyczy też Małgorzaty pod względem współpracy artystycznej, bo mówi o kawałku Kena, Nirvana. Nie wiem, czy słyszeliście ten kawałek. Chyba musimy zostawić na następny raz. To zostawmy na następny raz. Sprawdźcie sobie. Ja go sprawdziłem, ponieważ DJ Frodo wrzucił ostatnio gdzieś ten kawałek, że szanuje inność Kena za to, jak podchodzi do nowoczesnego rapu. I powiem wam, jako że nigdy też nie byłem fanem Kena, to ten kawałek po pierwszym przesłuchaniu nuciłem go później przez parę godzin. Przygotujemy chwytliwy refren i nawet ciekawy rap. Nuciłeś go przez parę godzin? Tak. Na pewno się przygotujemy. Teraz już nie pamiętam, ale nuciłem go wczoraj przez parę godzin. Chyba nie pod prysznicem tak długo, nie? Chyba. Tak, kochana, całkiem możliwe. Rozbierz się do Rosoła i przyjedź na Rosoła 6, jak to mówił. No właśnie, to był spot reklamowy. Dziękujemy państwu serdecznie. Cześć. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy na kolejny podcast za tydzień, ponieważ wiemy, że niektórzy bardzo czekają i nie mogą się doczekać kolejnego odcinka CGM Rap Podcast. Pa. Yo.